Dziękuję bardzo, można usiąść. A o oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego święta, o zabranie głosu poproszę dyrektora naszej szkoły, proszę pana Marka Borkowskiego. Bardzo serdecznie, szanowne panie, szanowni panowie, droga młodzieży oraz pracownicy gimnazjum. Chciałbym serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i powitać państwa na dzisiejszej uroczystości. Dzisiejszy dzień to kolejna data, która znajdzie w kalendarium szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość będzie kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i rytuału. Witam serdecznie burmistrza miasta Luławy, pana Macieja Radkę, który przybył dzisiaj w towarzystwie swojego zastępcy, pana Stanisława Kieruzela. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta, doktora inżyniera Bolesława Zawadzkiego. Witam serdecznie nauczycieli, witam serdecznie panią przewodniczącą Rady Rodziców, która reprezentuje waszych rodziców na dzisiejszej uroczystości, razem z honorowym przewodniczącym Rady Rodziców, panem Tadeuszem Matleckim. Witam przedstawiciela policji, pana Artura Cywilskiego. Dyrektora OSIU, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, pana Jacka Kurzeńskiego. Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości. Dlatego, jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi. Szczególnie z naszymi przyjaciółmi. Miło mi. W dzisiejszym świecie w znacznym stopniu zmieniły się warunki życia. Ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią wspólnotę. Taką najbliższą każdemu z nas jest wspólnota rodzinna. Każda ma swoją przeszłość, własną historię, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tworzy się więź pomiędzy członkami rodziny, która sprawia, że się z nią identyfikujemy. Podobną, tylko większą wspólnotę rodzinną stanowi społeczność naszego gimnazjum. Ona też posiada swoją historię, w której karty dzisiejszej, dzisiaj pragniemy wpisać ważne wydarzenie, które choć krótkotrwałe. Myślę, że wszyscy chcemy odnosić sukcesy, zwycięstwa, ale pamiętajmy, że nic nie mamy za darmo. Musimy na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować różne decyzje. Jak co roku, korzystając z tego święta, w tym dniu jako dyrektor gimnazjum nagradzam nauczycieli za wyjątkowe osiągnięcia. Za osiągnięcia, które wspólnie z wami, z uczniami wybitnymi, zdolnymi, często pracującymi wiele lat w pocie czoła, a często nawet wtedy, kiedy nam wszystkim się wydaje, że jest łyk. Zostaje w tym dniu i zostaje nagradzana w wyjątkowy sposób. Dla mnie to jest dzień szczególny, bo to są wyjątkowi nauczyciele. Powodują, że Lubawa nie tylko staje się jednym z wielu miast na Warmii i Mazurach, ale miastem rozpoznawalnym przede wszystkim. Dzięki wam, czyli finalistom i laureatom konkursów wojewódzkich i dzięki pracy waszych nauczycieli. Dyrektor Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie przyznaje pani Teresie Antoniewicz Nagrodę Dyrektora Szkoły. Dyrektor Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie przyznaje pani Jolancie Skórzewskiej Nagrodę Dyrektora Szkoły. Dyrektor Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie przyznaje pani Anicie Witkowskiej-Szczepańskiej Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Dziękuję bardzo nauczycielom, a chcę powiedzieć, że wśród dużego grona nauczycieli są też inni, którym dzisiaj też serdecznie składam serdeczne podziękowania, bo często tak jest, że między sobą nauczyciele uzgadniają, gdzie i którego tego wybitnego ucznia będziemy przygotowywać do kolejnego konkursu z poszczególnych przedmiotów. Dziękuję bardzo, a Państwu wszystkim gratuluję. Z tej pięknej pracy, tego pięknego zawodu, jaki wykonują, polegającego na kształtowaniu Waszej młodej, nie do końca dojrzałej jeszcze osobowości. Natomiast Wam, drodzy uczniowie, życzę satysfakcji z osiąganych wyników w nauce. Stawiajcie sobie to coraz to nowe wyzwania, nowe cele, starajcie się osiągać, bo wiedza jest czymś, czego Wam nikt nigdy nie zabierze. Pamiętajcie również o tym, że za parę lat, kiedy opuścicie mury tej szkoły, jak również szkoły średniej, będziecie kontynuować naukę na szkołach, na uczelniach wyższych, to pamiętajcie o tym, skąd pochodzicie. Bardzo dobrze, że jest takie święto, jak święto szkoły, że czcicie pamięć patronów tej szkoły, a więc pamięć biskupów chełmińskich, którzy tutaj przez 500 lat rezydowali na zamku w Lubawie. Kiedy już opuścicie Lubawę, mam nadzieję, by kiedyś do niej wrócić, to zobaczycie, jakie to jest ważne, by wiedzieć i poczuć własną wartość, skąd się pochodzi, kim się jest, i próbować odnaleźć własną kulturową, historyczną tożsamość. Wszystkiego dobrego. Nie przyjechałem dzisiaj z pustymi rękoma. Na ręce pana dyrektora, o tutaj właśnie zastępca dołącza do nas, chciałbym wręczyć skromny upominek. Jest to laptop, myślę, że będzie wykorzystywany w celach dydaktycznych, służąc do, chociażby do prezentacji. Część na oficjalną. Poproszę Was teraz o powstanie wszystkich. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić.